Dzień dobry, witamy was bardzo serdecznie w kolejnym unboxingu styczniowym. No. Szybciej się pojawił niż poprzedni. No może dlatego, że to nie jest aż takie wielkie tak, tym razem. Znaczy może wam się rozwydawać, że jest duże, bo inaczej stoi. Uwierzcie, że to nie jest duże. Tym razem to jest unboxing paczuszki, a nie paczki. Jeśli chodzi o kolejny unboxing, czyli lutowy, to będzie na kanale Kugarda. Tak, tak, tak stwierdziliśmy, że tym razem, żeby coś... Żeby trochę inaczej było. Pozmieniamy. No. Pozmieniamy, tak. A czy nie, no wróci potem z powrotem, nie będziemy się... No, tak wymieniać. No. Dokładnie. Okej, okay. Dobra, no to zaczynamy. Nie jest to duże, więc szybko pójdzie, ale za to mamy... przy okazji w sumie zrobimy taką malutką, mi się wydaje, pogadankę w trakcie tego. Postaramy się przynajmniej. Bo mamy pomysł na jeden temat z racji tego, co jest w paczce. Tak. Albo jak to bardzo wygląda. W sumie tak naprawdę ta paczka to mangowo jest taka... No zaraz zobaczcie. Dokładnie. Dobra. Trzymajcie się u siebie. Nawet nie widać tej paczki, jest taka jest taka wielka. Dobra. Okej. Okay. Wyjmiesz, dobra. Wyjmę? No i dalej nie widzicie co jest. Tak, to może pokażę w ten sposób. Tak, taka no, duża. W sumie taka duża nie jest tak naprawdę, ale. No, ale tak. Bywały większe, jak dobrze pamiętacie. Były bardziej bogate, ale lutowy unboxing się zapowiada grubo z kolei. Aż za grubo mi się za grubo, tak. Taki miesiąc. Dobrych premier. Dokładnie. My stale Doberman kupujemy, no przynajmniej staramy się. No chyba, że Szom kupuje R0, bo to wtedy bym się wykupił. No, to sobie to nie ważne, dobra, to nieważne, no to racja. To się nie kwalifikuje. Dokładnie. To nie jest ten manga. Dobra, no to po kolei można lecieć. Po kolei, dobra. Czyli szósty, dobrze mówię, szósty tomik Overlorda. Teraz wychodzi drugi sezon anime. Czyta się dość przyjemnie, ale tak jak wspominałem już kilkakrotnie, jednak dla mnie to nie jest opowieść o grze MMORPG, tylko bardziej opowieść fantasy. Jakoś tak, jak czytam No Horizon, mam większe wrażenie, że czytam... Ale czy tam się tak starają skupiać na tym, że to jest historia o grze. To jest gra, wiesz, tam z motywem gry. Tam starają się to właśnie wciskać mocno, mówiąc o tym, że to jest gra, to jest tak, gra. To jest gra, ale no... A tu w tym wypadku bardziej bym to uznał za takie coś. Tak. No i nowelka jest dość ciekawa, mimo wszystko. Ciekawy byłem, co się dzieje po pierwszym sezonie. No i generalnie chyba... Masz teraz drugi sezon. No tak, mam drugi sezon, tak, ale akurat wiem, znam część historii, której nie było, no, której jeszcze nie ma. Więc trochę smuteczek. Jestem do przodu, jeżeli chodzi o informacje. Bardzo podobały mi się okładki w tym Overlordzie. Tak, bardzo ładne, bardzo ładne. Wiem, że wspominaliśmy już o tym, ale to wygląda jak taka klimatyczna. Dobra książka fantasy, tak, z okładki. Co prawda nie można oceniać książek po okładce, jak dobrze wiem. Ale jednak mimo wszystko no, zwracaj uwagę. Zwracaj uwagę i mimo wszystko fajnie mieć książkę z ładną okładką. Dokładnie. No jeżeli historia jest równie dobra jak okładka, to nie ma co narzekać. Dobra, ty miałeś w sumie książkę tak naprawdę, ja bym miał teraz komiks, tylko że amerykański. Tak. No jak to? Mangowiec kupuje komiksy amerykańskie? Tak. Jak to? No. Tak to jest, ja jestem multikulti. No niech ci będzie. Nie no. Z tego powodu, że ja lubię różne rzeczy. Nie ograniczasz się. Po tych... No tak, nie ograniczam się, chociaż mój portfel... Dzięki temu twoje życie jest ciekawsze. Tak, chociaż mój portfel nie ogranicza w wielu wypadkach. No nie tylko swój. Więc to było trochę inaczej. Akurat zaczęli wydawać wielką kolekcję komiksów DC i ja skusiłem się, to już 37 tak. Tom. Akurat w tym wypadku wzięliśmy sobie, że ja wziąłem z gildii z prostego powodu, że brakowało nam troszeczkę do normalnej wysyłki. Tak, normalnej wysyłki, tak. A znaczy tak kupuję co dwa tygodnie, bo to dwutygodnik jest to... Przyjemne, spożyteczne. A teraz Flash. Z ekonomicznym. Dokładnie. A Flasha to w sumie nie czytałem jeszcze tak, ciekawego. Jak wiadomo w Polsce komiksy DC są chyba mniej jakby takie, więc ogólnie DC jest mniej popularny od Marvela. Marvel wiesz co, nie, nie, nawet nie. Powiem ci, że jeżeli chodzi o komiksy, to tak naprawdę jedno i drugie jest bardzo mocno popularne. Tylko my mangowcy tego nie widzimy. Jak się trochę siedzi dłużej w tej fandomie, ja teraz powchodziłem na takie, wiesz, różne fandomowe, komiksowe właśnie grupy, na przykład na Facebooku czy w stylu, to tam naprawdę tego jest sporo i na przykład ludzie sprzedają komiksy, to ja nawet nie wiedziałem, że jest tyle komiksów DC w Polsce w sumie.
że trochę się dowiedziałem, a nie zmienia to faktu, że bardzo dobre są te komiksy z wielkiej kolekcji, bo są tylko takie perełki wybierane. Czyli to Egmont wydaje? Nie, Eagle Moss, dokładnie. Powiem szczerze, że są takie, takie bardzo dobre perełki wyciągane, bo na przykład jest ta wielka kolekcja komiksu Marvela, taka w czerwonej okładce. Kupiłem pierwszy tom i stwierdziłem, że więcej nie chcę, bo oni starali się przedstawiać bohaterów, więc wybierali powiedzmy, nie wiem, no, 3 zeszyty, jakieś wyciągnięte w ogóle znikąd, wiesz, tak, teraz wezmę to i to. to i to, nie? I będzie dobre przedstawienie postaci. Co z tego, że jedno z 70 któregoś, drugie z 90, a potem jest 2001. Że to się niezbyt łączy ze sobą. Tak, dokładnie, ale nie miałeś przedstawić, tak. Ja wolę jednak wydanie, które są tutaj, czyli takie naprawdę dobre historie. Ogólnie jakość wydania, znaczy chodzi mi o okładkę, nie? Wydaje się. Znaczy okładka jest spoko, bo na przykład w tych właśnie Marvelowych jest taka chamska, że jest takie, wiecie, wycięte tutaj. Że tutaj jest przynajmniej takie na całość zrobione, a tam jest takie kwadracik malusieńki, takie o tutaj macie okładkę. Więc powiedzmy, że to jest trochę lepiej wyglądające jednak. Tak, lepiej wyglądające. Tak, lepiej wygląda, jak nie patrzeć. Do Poznania akurat nie mam tutaj komiksów Marvela, bo są w domu, więc tutaj akurat... Smutacz. To zostawimy może na koniec, co ty na to? Tak, właśnie miałem ci to zaproponować. Dobra, także to jest mój... Dobra, bo to jest jednak to, co najbardziej czekałem w sumie w tym miesiącu. Trochę mi ucina, dobra. Okay. Już? Już. Magii. No to w sumie już tak... To jest standard u nas. Tak, to już nic nie zaskoczyliśmy was za bardzo. Mm-hmm. Magii, bo to magii... Ale tak skończyłem 9 tom, ale pochłonąłem bardzo szybko i chciałem mieć 10 jak najszybciej w rękach. Co się dzieje w 10? To już jest drugi sezon, czy nie? Nie, jeszcze nie. Właśnie widzę, dobra, już widzę. Jak to jest z tym. To jeszcze trochę zostało chyba do końca. Dwa tomy chyba jeszcze? No, za 2-3 tomy wydaje mi się. Tak, to jest ta akcja, która będzie kończyła pierwszy sezon. Pamiętam, czyli jeszcze jeden tom. Takie grube, fajne było. To moja ulubiona akcja z tego. Czy mi się podobał ogólnie motyw, ten motyw tego labiryntu, bo to będzie labirynt, co nie? Tak, mi się osobiście Simba podobało. Powiedział, że się pojawił kolejny, nie? Tak, dokładnie. I to mi się podobało osobiście. O, tutaj no, bo to pierwszy sezon to oglądałem. Tak. Bardzo fajne. Ja magii w sumie... No i też piękne okładki magii ma. No nie są brzydkie. No, nie brzydkie, no takie 2 na 10. Nie, to przesady, to nie jest muzyka Somy, no. To było 2 na 5 chyba. Tak, 2 na 5, no ale to wiesz, prawie jak 2 na 10. Dobra, to teraz moje. Tak, wiem, ja sobie rozpoczynam chwilę. Dobra. Berserk, czyli Dark Fantasy pełną parą. Czyli coś, co muszę w końcu zacząć nadrabiać, ale nie mam czasu. Albo kasy. Tak. To jest taka gruba akcja i taki memiczna twarz Gutsa. W Berserku ciężko jest znaleźć nie grubą akcję. Ale wiesz, to w sumie tak czytam i okej. Okay. Chodziło mi o te elfy, nie? A, no tak. Tak, a to ogólnie takie... mówię, tutaj jest ciężko jest nie znaleźć grubej akcji. Zwłaszcza nie będę na przykład czytał, po akcji z Zaćmieniem. Która pokazało, o co chodzi w tej mandze tak naprawdę i od tego momentu nie ma takiej to jest lekka akcja. Nie, czegoś takiego tutaj nie ma. Nie znajdziecie w Berserku lekkiej akcji albo czegoś nudnego. No i się w końcu skończyły retrospekcje. Mimo, że po części mi sprawiały przyjemność, ale jednak chciałem do tego już głównego wątku wrócić. Jednak, żeby już poznać całą tę historię. A ja czekam, aż będą dalsze chaptery. Niby wydaje chyba znowu, od grudnia zaczął wydawać chaptery. Chyba tak. Ale ja nie wiem, jak długo to potrwa. A Berserk to naprawdę... Warto uwagi manga, jak najbardziej. Mam nadzieję, że w końcu to skończy, żeby to było już jako całe wydanie, bo fajnie, że wydali 38 tom, bo był 37, potem nie było długo nic. Jeszcze 23 tomy, jeszcze 23 tomy i na drugim. Ale nie zmienia to faktu, że to było brzydkie w sumie, takie 37 tomów na półce i koniec serii, prawda? Cieszy mnie, że się Berserk przyjął w Polsce. Ale to było jedno z takich tytułów, które starsi fani kojarzyli wszyscy, tak. Bo to było, wiesz, takie mroczne i najlepsze jest to, że Berserk jest taki europejski i dużo ludzi nie zwraca na to uwagi, że jest europejski z tego powodu, że że jest japoński. Nie o to mi chodzi. Chodzi mi, że pod względem tego, że wiesz, Japonii aż tak dobrze się nie przyjmuje jak u nas w Europie, takie motywy właśnie jak Berserk. Na przykład ja czasami mam taki dziwny fetysz, że raczej lubię swoje półeczkę z mangami i innymi rzeczami, to czasami oglądam innych ludzi. Ja też lubię. Dlatego oglądam innych ludzi i zauważyłem, że w Niemczech, w Ameryce, w Anglii, wszędzie Berserk to jest taki, to jest jeden z moich ulubionych mang.
No, nic dziwnego. To jest tytuł, który jest naprawdę bardzo popularny w tej części, wiesz, Europa, Ameryka, to jest popularne, w Japonii już trochę mniej, o dziwo. Czemu? Nie wiadomo. Tak. Oni chyba nie lubią takich dark fantasy. Dlatego w sumie Claymore też przyjął się tak... Tak. I pewnie u nas go nie zobaczymy, Claymore raczej. Szkoda. Takie życie. Dobra, teraz ja sobie coś przedstawię. Dobra. Akurat tu będzie szansa na małą... O, jakie to jest cieniutki, jest Maria. Właśnie widziałem ilość ale, stron, ale to jest cienkie. Ale to jest cienkie, dobrze. Cieniutkie, ale fajna okładka. Echo, tak to się na to ten? Echo, nie wiem, jak to się dokładnie czyta. Tak, okładka jest fajna, jest to europejski twór. Tak, właśnie mówimy o europejskich rzeczach. Fajna okładka. Tak, mówimy o europejskich rzeczach, mamy europejski komiks. Tak samo jak było w ostatnim unboxingu, był Black Sad. Tak w tym wypadku mamy Echo, które jest też europejskie. To jest chyba bodajże francuski, że już pamiętam, chociaż nie chcę teraz wam mówić, bo tak samo jak Black Sadem, bo Black Sad był francuski, tylko ja tego nie jestem... Ja byłem pewny, że jest to inaczej, że to jest grubsze, a to jest, nie wiem, czy to widzicie, jakieś cieniutkie. No ja pokazałem, nie? To jest straszne, jestem zaskoczony. No i... Jak widzieliście okładkę, to tak mniej więcej... Taka jest historia, tak? Znaczy, troszeczkę tak. Biorąc pod uwagę właśnie, że tam jest dużo takich... no cycków. No, dużo takich cycków. Dokładnie. Znaczy, to jest właśnie śmieszne, że naszym frankońskim, czy właśnie europejskim jako takim komiksach, samych w sobie, nie boimy się aż tak bardzo golizny, jak na przykład, nie wiem, w mangach się boją. No, dokładnie. Bo oni tam się trochę boją tej golizny. A u nas się nie boimy i to też bardzo zachęca ludzi, tak? Są nawet same gatunki komiksowe, które się nazywają jakby taką są pod gatunkiem erotycznym, tak? Że nie jest jakby to głównym wątkiem, nie wiem, porno jako komiks, ale po prostu bardzo dużo jest właśnie takich no cycków, seksów i ogólnie, seksów. Ale to nie jest główny wątek w ogóle fabularny, prawda? No, bardzo czekałem na to, czekałem. Chciałem przeczytać ten komiks, bo nie miałem go nigdy wcześniej okazji czytać, ale z racji, że bardzo spodobały mi się komiksy, takie były wydawane u nas w Polsce przez Egmont chyba? Taka kolekcja komiksów fantazy. To może był taki Egmont, jak kolekcja komiksów to mi tak, jest Egmontem, dokładnie. I to właśnie nam były mniej więcej też właśnie taki rodzaj kreski, frankońskie tytuły, które były bardzo świetne, bo miały, kreska jest bardzo ładna. Miały świetną po prostu fabułę, były takie po prostu... Siadałeś, czytałeś. Co prawda to zarzucili mocno u nas, bo jakoś nie sprzedawało się za dobrze, a mimo wszystko trochę tych tomów wyszło, bo chyba z 30 tomów wyszło tego u nas w Polsce. No. To takie całkiem sporo. Mam z bratem mamy z połowę tego kupione, więc jest warto poczytać, ale też ciężko to w sumie dostać. A to liczę na to, że to będzie dobrze. No i w sumie z racji tego, że mamy to w łapkach i teraz będzie jeszcze drugi komiks też europejski w łapach u mnie, to chcieliśmy poruszyć jeden temat, czyli wydania. Wydania, dokładnie. Ciekawe jest na przykład Echo, tak samo jak z Black Sadem, o którym rozmawialiśmy w tamtym miesiącu. Znaczy, to nie był miesiąc, nie, były dwa tygodnie. To były dwa tygodnie, ale powiedzmy, że unboxing. Tak. To tytuły, które skończyły się wydawać, już ich nie było, nakład się skończył, ale z racji, że jednak w jakimś stopniu widać było, że fani chcą to z powrotem, sobie zakupić swoje półeczki, to zrobili drugie wydanie. I tutaj właśnie nachodzi na nas taka konkluzja, że brakuje tego u nas w mangowych. Dokładnie, wydawnictwach. Tak samo jak ze Sknerusem przecież było, że Sknerus przecież miał kiedyś swoje wydanie w Polsce. Dokładnie. To było prawie to samo, tytuł ten sam, ale Egmont pokusił się o reedycję i zrobił to naprawdę bezbłędnie, bo ja przeczytałem już Sknerusa, pochłonąłem może nie szybko, ale z największą przyjemnością. To, że ludzie tak czasami dyskryminują inne rzeczy niż mangowe, to dla mnie to jest krzywdzące, bo jednak jak czytałem Sknerus, to był nie tylko powrót do dzieciństwa, ale też taka solidna porcja dobrego komiksu. Tak czytałem, naprawdę wciągałem się w to i miałem tak niesamowity enjoyment z tego, co czytałem, że jestem zaskoczony, że ludzie jakby nie chcą po to sięgać. Znaczy akurat z Sknerusem to też trzeba mieć ten sentyment do tego. No to bo też. Ale zwróć uwagę na to, że teraz jest dużo młodych, którzy nie znają w ogóle, nie mają styczności z Kaczorem jako takim samym w sobie. Mm-hmm. Chyba, że teraz masz tych, jak się kurde nazywa, Kaczopowieści tynowe, tak? Które wyglądają obrzydliwie, jakby nie patrzeć. Nie wiem, jak pod względem fabularnym, ale pod względem wizualnym wolałem te stare. Tak, były ładne chociaż. A tak wracają do tych ponownych, czyli tak zwanych reedycji.
No to Vanacco unika. A nie unikają, oni się tego boją. Boją, panicznie się znaczy, boją. Znaczy ja ich z jednej strony rozumiem, boją się, że to się nie sprzeda. Ale z drugiej strony, kurde, no zwróćmy uwagę na przykład na takiego, nie wiem, JPF-u, którzy u nich to w sumie nie jest takie problematyczne. No co, mają tego Dragon Ball i to im się sprzedaje cały czas. Tak, co z tego, że Dragon Ball ma już 20 lat na karku u nas w Polsce? Chyba tyle ma u nas? No, ponad chyba 20 lat już. To nie zmienia faktu, że ciągle się sprzedaje. I tu sprzedają się całe komplety. Może nie całe? No może nie całe. No, nie całe. Akurat teraz nie jesteśmy przygotowani akurat ile Dragon Ball już ma w Polsce. Ale nie zmienia to faktu, że to całe te 47 tomów cały czas się sprzedaje w kompletach. 42. Sorry. 7, nie wiem z czym się 47, 42, z czymś innym mi się skojarzyło. A, z tym Berserkiem. Mówiłem 37 Berserka. A, no. 40 plus 7 to wyszło 47. Tak. 42 tomy dokładnie. To ciągle się sprzedają te komplety. Która jest, no kurde, to nie jest takie tam wyrzucić, wiecie, 5 zł na jeden komiks, tylko to całe komiks do dwóch tomów. Też JPF zadbało o to poprzez kupienie własnej maszyny drukarskiej. Tak, to druki robią na... Okej, okay, czego mi brakuje? Dodrukujemy i w sumie to nie jest chyba jakiś duży wydatek. A Vanacco nie, unikamy. A teraz z racji tego, że oni teraz jeszcze dużo tytułów nowych, tak jak w tamtym unboxingu mieliśmy przy Boku no Hero, za które chyba hajsu zszczepnęli sporo. Mogliby. Tak strzelam. Mogliby zainwestować. I ogólnie tytułów dużo, przecież oni mają teraz tytuły takie bardziej czepiące hajs niż... No i też zamiast zainwestować w te dodruki, to kupują licencje na takie randomowe mangi, które... Znaczy, wątpię, żeby to się jakoś tak mocno sprzedawało. Jednotomówki Vanacco z jednej strony są bardzo fajne, bo na przykład mamy tego, nie wiem, Half and Half, które po prostu było dla mnie śliczne, było super. I byłem, powiedzmy, w niebo wzięty tym, czytając to. Jeden tom w dwóch tomach, dwa tomy w jednym tomie. Wszystko super, ale na przykład ostatnim był ten I Am Alive. To było w ostatnim unboxingie, co nie? Czy wcześniejszym jeszcze? Chyba wcześniejszym. Jeszcze wcześniejszym. Ale to było złe. Ja to przeczytałem i tak siedzę tak... właśnie zmarnowałem 15 minut swojego życia na coś, co po prostu było takie sobie. Mocno średnie rysunki. Nie wiem, no widziałem u innych autorów lepsze rysunki, więc brakowało mi tego czegoś. Tak samo jak Tsumitsuki, przeczytałem tę jednotomówkę i byłem mega zawiedziony, bo spodziewałem się czegoś znacznie lepszego. Właśnie, więc oni też czasami trafiają faktycznie z tymi tytułami, bo na przykład jest, o witamina jest, witamin. Witamina, jak się dokładnie. Witamin. Jest też dobre, może nie jest jakiś super pod względem, nie wiem, rysunków, ale ma super przesłanie, takie właśnie dla młodzieży, którzy w sumie głównie mangę czytają, młodzieży i trochę starszych, tak? To tak samo Powóz Lorda Bradleya też był dobrym tytułem. Chociaż on jest tak gory, że... No. Do tego stopnia, to w sumie tak na poziomie Berserka, można powiedzieć. No to... To w sumie jest takie, no to mówię, nie ma aż tak dużo takich dobrych. No, o, była Akoni. Zauważam, że... Czytało się przyjemnie, to prawda. Ale w gruncie rzeczy ten tytuł niczego nie wnosi do mojego życia. Ja rozumiem, że są, że mangi jako sobie mają tylko sprawiać przyjemność czytania, a czasami, nie wiem, czuję jakiś większy enjoyment. A w tym wypadku takie, no tak, przeczytałem właśnie, nie wiem, tam ile było, z 300 stron tego było? No, to grube było. Z 300 stron, no, to 300 stron, było 3 w jednym. Tak, dokładnie, 300 stron komiksu i w sumie to tak, mam to gdzieś. Tak. Więc te reedycje, no... Różnie z tym bywa, bardzo. Różnie z tym bywa. Reedycje by się przydały, na przykład Grand Teacher Onizuka. Myślę, że to byłoby tak samo jak w wypadku Dragon Balla. Kupowaliby ludzie całymi pakami. No dokładnie, ja bym od razu brał. No. Bo nie mam swojej kolekcji, niestety. Zdarzają się takie tytuły jak, nie wiem, na przykład co oni teraz zarzucili? Hatsuko Limited? Nie, to 4 tomy miało. Hatsuko Limited. No, to oni przecież to ostatnio wydali w... już koniec. Tego mniej więcej do druków nie będzie tego. To też te 4... Aha. To ostatnio było, bo oni mieli taki, nie wiem, w tamtym roku bodajże, pod koniec roku, mieli właśnie taką akcję, że sprzedajemy tomy po 5 zł. I były tomy, które całkowicie już, wiecie, już u nich nie będzie. I właśnie było Hatsuko Limited, było jeszcze jakieś inne romansy 3-tomowe, właśnie Great Johnny Zuka był, taki od, kurde, nie wiem, 17 tom, 20 któryś tam, nie kupowałem, bo mi szkoda po prostu, wiesz, co fajnie, że wydam piątkę, ale z drugiej strony na cholerę mi środkowy tom z czegoś tam. Był też Battle Royale. Właśnie... Był. Battle Royale się nie sprzedało podobno bardzo. Tak, też czytałem o tym, że się bardzo nie sprzedawał. Z jednej strony nie rozumiem, bo uważam, że to właśnie jest idealne jak na europejskie klimaty, czyli dużo gore, dużo flaków i w miarę spoko fabuła. A z drugiej strony, no dobra, faktycznie końcówkę, te ostatnie dwa tomy to można było wyrzucić do kosza i nie wiem, inaczej się to zakończyło. To się wybuchło wszystko. No tak. Byłoby o wiele lepiej. Bo te ostatnie dwa tomy to była dla mnie porażka mocna, ale to nie o to chodzi. Dobra, to...
to ciągle brakuje, tych reedycji, tak? Brakuje. No a widać, jak komiksy europejskie czy amerykańskie, one się tego nie boją, po prostu robią te reedycje. I to jest właśnie bardzo przyjemne. Może doczekamy jakiegoś czasu, gdzie Veneko bez żalu i bez większych wątpliwości. Tak, albo ktoś będzie robiło to do druki. Albo ktoś wykupi po prostu na GTO po kilku latach, wiesz co, licencję i po prostu wydrukuje jeszcze raz. I już nie odwalę. Takie porządne wydanie. Że no, nie było. Rejki Czolinzuka w sumie miał całkiem spoko wydanie, ale jednak można było się. Znaczy wiesz, to lepsze. To były stare lata, jakby nie patrzeć. W sumie to nie można mówić, że było to źle wydane. Co prawda, no w sumie w tych samych latach mieliśmy, nie wiem, Dragon Balla, który był wydany lepiej. No to ale jest PF, nie? To wiadomo, no tak, trochę inaczej. Przecież jak dla mnie teraz się bardzo wszystko zatarło, jeżeli chodzi o wydania między. No, zależy która. Ale to już nie jest tak widoczne jak wtedy. Mhm. Bo wtedy właśnie miałeś widocznego właśnie między GTO a Dragon Ballem, było widać tą różnicę jednak w wydaniu. Mhm. A teraz tak naprawdę. Ciężko jest, można tylko w korekcie czasami zwrócić uwagę, albo właśnie w tym, albo w samej tej. Znaczy, jeżeli chodzi o trwałość wydań, to jest podobnie, ale jeśli chodzi o edycję, to bywa różnie. Różnie bywa, to w zależności jak bardzo zależy im na tym, no, a na tytule. To jest już grubszy temat, to może innym razem poruszymy. Tak. Dobra, wracamy do unboxingu. Leć dalej. Dobra. 10 tomik Mushishi. Proszę bardzo. Już koniec, nie? Tak. Czyli zakończyłem zbieranie tej serii, a jest ona bardzo przyjemna, spokojna i taka ma głębszy przekaz. No Mushishi jest specyficzne bardzo, ale mimo wszystko się oglądało, bo ja oglądałem, akurat nie czytałem, oglądało się bardzo fajnie. Tak. Ale to jest dojrzalsza opowieść. Ale specyficzne. Tak. No i też widać, jak autor miał, autorka? Twórca. Osoba, która stworzyła tę mangę, widać, że miała dużo pomysłów ciekawych na tę opowieść. Yuki to może być cholera wie. Właśnie, bo to czasami jest tak, że Makoto na przykład to jest tutaj facet i ten. No, kobieta. To jest strasznie. Tak samo jak mamy Hinatę, mamy w Haikyuu mamy Hinatę kolesia, a w Naruto mamy Hinatę laskę. No, to tak nie patrzeć. No także musi się polecamy. No. I tu będziemy prawie kończyć, czy zostaje... Prawie. Tak. Przez ostatni tytuł. Jak ty się nagadasz. Cały czas wspominaliśmy o tym Blacksadzie, co mówiłem w tamtym. Kupiłem sobie drugi tom. Tak ci się spodobało? Powiem ci, że tak. Byłem zaskoczony naprawdę, naprawdę pozytywnie, bo słyszałem o tym dużo dobrego, ale z drugiej strony nie miałem jakoś takiego parcia, żeby to kupić, bo to jednak komiks sam w sobie... nie wiem, troszeczkę... Szkoda mi jest wydawać pieniądze na komiksy takie właśnie europejskie czy amerykańskie trochę bardziej niż na mangi, nie wiem dlaczego. Może dlatego, że w sumie to jest jednak trochę inna ilość kasy, bo jednak jak masz ten tomik japoński, to w sumie trochę taniej to będzie. No chyba, że masz, nie wiem, jakiegoś Blame'a, no to jest inaczej. No to, ale to jest akurat taki wyjątek, no bo Blame został wydany w takim wydaniu limitowanym. No, to jest inna sprawa. Ale nawet ten w miękkiej oprawie też jest przecież też jest drogi. Black Sad to w sumie tak w skrócie, jak mówiłem ostatnim razem, mamy tutaj zwierzaczki, które są ludźmi, tak? Zwierzęta od cech ludzkich. Dokładnie. Pierwszy tom był fajny. Bo do tego stopnia fajny, że można było w sumie tą historię zamknąć na tym pierwszym tomie. To był jeden tom, można go przeczytać, być zadowolony, bo jest ślicznie narysowany, jest naprawdę śliczny pod względem rysunku, naprawdę. Ja byłem pod wrażeniem i czasami po prostu bardziej siedziałem na jakiejś konkretnej stronie i patrzyłem na to, jak to jest ładnie narysowane wszystko, jak to wygląda i pomalowane. Jak niż... w Majzonie, nie? Tak. Biegasz potem po mapce sobie i tylko podziwiasz widoki. No właśnie. Takie ładne. A do tego fabuła była naprawdę kurde dobra. Tylko właśnie jest ten problem, że pierwszy tom był taki tak zamknięty, że naprawdę faktycznie można było już nic nie robić. Dlatego ja jestem mocno ciekaw, co w drugim tomie, bo nie mam pojęcia. I właśnie tutaj też w wypadku Blacksada jest tak samo jak w wypadku Echo. Tego nie było. Pierwszy tom i drugi tom był niedostępny. Nie wiem, 2 miesiące temu, abyście go próbowali to gdzieś zdobyć, żebyście płacili gruby hajs za to, bo tylko ci kolekcjonerzy to mieli. Mhm. A teraz już spokojnie można to zdobyć, ogólnie jest dostępne. Więc ja polecam, jeśli ktoś lubi coś czasami innego niż na przykład mangi albo anime, i polecam bardzo. No. Jest świetne.
Dobra. I zostaje nam coś, na co ja, ja strasznie czekałem. Wisienka na torcie. Tak. I czegoś, czego się nie spodziewaliśmy w sumie, bo to było takie uderzenie znienacka. A, to rzucimy sobie, zobaczcie, wydajemy to. Tak. Pamiętam, jak ty mi wysłałeś wiadomość, że w sumie... No, a ja strasznie się podjerałem. Podjerałem się z prostego powodu, że mangę Promised Neverland. Tak. Ja czytałem pierwszych chapterów, jak tylko była informacja o jakimś nowym tytule od Shonen Jumpa, to ja po prostu zacząłem to pochłaniać. I byłem bardzo zadowolony z tego tytułu. I jeszcze bardziej jestem zadowolony z tego, że to zostało wydane u nas. Ja jestem tak bardzo zaskoczony, że tu aż nie mogę po prostu zdzierżyć. To jest młody tytuł, bardzo młody. W sumie. No tak, bo on ma 5 tomów. Chyba nawet 100 rozdziałów nie ma, nie? Nie ma, ma 5 tomów na chwilę obecną. No ile? No 7 tomów na... 7 chapterów na tom. Jeśli dobrze pójdzie, a czy pewnie nie, to wątpię, że miało dużo. I tytuł jest naprawdę świetny. Co z tego, że głównymi bohaterami są dzieci? To duże ilości shonenu są dzieci, jakby nie patrzeć. Ale... A nie zawsze to wygląda jak dziecięca zabawa. Co zmienia faktu, że to jest naprawdę dobry tytuł z głębią. Tak jak ostatnio miałem okazję słyszeć na temat jakiejś śmiesznej akcji z Bukilandii. Co się stało? Na Bukilandii stało się, że jakiś ziomeczek zaczął pisać, że ludzie, którzy lubią Boku no Hero, to debile. Widziałem, bo ta bajka nie ma głębi. Tak, ta bajka nie ma głębi. Ja po prostu gęstę okisłem. To by tak moc z dupy, tak? Co tam jeszcze było? Aha, że bohater jest idiotą, że wystarczy dać narwańca, a ludzie już się rzucają na to, że jak jest brutalność, jak są walki, mordobicie, jak w ogóle nie ma głębi, no to jest słabe. Tak, że Boku no Hero jest słabe. Kurde, tam było tyle różnych absurdalnych argumentów, że... No, ja argumentów. Słyszałem właśnie o tej akcji, bardzo się... Czytałem sobie. Bardzo sobie trochę pośmiałem się, nie patrzeć, tutaj jest głębia. Znaczy, Mating Abyss było dobre, to się zgodzę, ale żeby tak rzucać od razu takimi argumentami pseudo w stosunku do Akademii, to... A czy nie, jako... Można czegoś nie lubić, nie, ale on to... Nie to, że powiedział, że nie lubi Akademii, słuchajcie, nie zgadzam się z waszym zdaniem, tylko on po prostu powiedział, że ludzie, którzy lubią Akademię, to są kretyni, są idioci, którzy nie mają żadnych żadnych oczekiwań wobec no, tytułu. To wracając, na przykład w wypadku... Dobra, rozumiem, że na przykład nie można by tak powiedzieć o Fairy Tail, bo tam faktycznie nie ma nic! Jak popatrzcie na fabułę Fairy Tail'a, to tam naprawdę ciężko jest cokolwiek znaleźć. No. W wypadku fabuły One Piece'a, dobra, jest główny cel zdobyć One Piece, tak, jako w samym sobie. No. Ale oprócz tego też nie ma jako takiej fabuły. A Boku no Hero dla mnie pod jednym względem było troszeczkę inne. Bo chociaż był zwykłym shonenem, to miało jednak ten taki trochę lepszy zamysł na całą historię. Ale to dobra, nie rozmawiajmy o tym, nie dyskutujmy, bo no, dokładnie. Niektórzy ludzie po prostu uważają się za lepszych i niech tak zostanie. Niech oni sobie uważają. Ja mówię, nie ma nic złego w nielubieniu do tego tak, tytułu, ja ale się zgadzam, bo... trzeba umieć to przedstawić. Tak, dokładnie. Ale na przykład. W wypadku Steins Gate'a mam podobnie. Ja osobiście Steins Gate'a nie lubię, ale bardzo doceniam pod wieloma względami. Świetni bohaterowie, świetny... Anime jest super pod wieloma względami, ale po prostu mnie nie pochłonęło, tak? No. Nie łapnęło mnie. Daję wysokie oceny temu tytułowi, bo naprawdę to jest świetny tytuł, ale nie lubię go osobiście. To też trzeba tak właśnie widzieć tą różnicę, jako osoba, która troszkę tam, nie wiem, powiedzmy się recenzjami minimalnie zajmuje, trzeba zwrócić uwagę na to, że coś potrafi być świetne pod wieloma względami i trzeba to umieć docenić, nawet jeśli ci się to nie podoba. Tak na przykład właśnie ja mam Battle Steins Gate, bo dla mnie, no, nie wiem. Nie przekonało cię. Nie przekonało mnie. Brakowało mi wielu rzeczy, a po drugiej strony było super pod wieloma względami. No. Także Promised Neverland jest tym czymś z prostego powodu, bo są że... świetne walki psychologiczne. Tak. Przede wszystkim. Ja naprawdę byłem pod wrażeniem czytając tego tytułu, bo tu mamy postacie w ogóle już bardzo młode, bo główni bohaterowie mają ile? 11 lat? 11, 12 czy 14, nie pamiętam dokładnie, ale wiem, że są młodziakni bardzo. Chyba tam dochodzą do jakiegoś pewnego wieku. Tak, 11 zobaczaj. A 11. To masz 11, 11, aha, 10, no. Są bardzo młodzi jako bohaterowie, a nie zmienia to faktu, że akcje, jakie tam się dzieją, są wow. Tak, bo wow. Generalnie wszystko wygląda na zwyczajny sierociniec, opiekunka jest po prostu przecudowną kobietą.
Najlepszą kobietą na świecie. Najlepszą kobietą na świecie, po prostu kocha wszystkich równo i opiekuje się tymi dziećmi z największą troską, ale okazuje się, że coś jednak nie gra, że tak, coś tu nie pasuje. Coś tu nie pasuje. Bo zawsze jest taki motyw z tymi z dzieciakami, że no wiecie, jak to się rodzinie, zawsze ktoś musi zostać w pewnym momencie adoptowany. No tak, i tutaj no też są adoptowani ludzie, no ale... Okay, no, na pewno cudowny dom znalazł. Dokładnie. No, kochającą rodzinę. Czemu nie pisze? Tylko czemu nigdy nie pisze listów? No właśnie, no słuchaj, no tak, tak został pochłonięty tym życiem, że zapomniał. Dlatego ja polecam, naprawdę, nawet nie musicie kupować, możecie sobie zobaczyć w necie, przeczytajcie cokolwiek, ale... No jeżeli nie wiecie, co jest z tym wszystkim nie tak, co jest tą całą sytuacją, że to tak naprawdę, no, ma drugie dno ten sierocieniec, to tak. Sprawdzicie, o co chodzi. Tak, dokładnie, nawet jeżeli nie chcecie tego czytać, mówię, kupować mangę, to nie wiem, pożyczcie od znajomego, przeczytajcie sobie w internecie, tak... Zachęcam do tego, żeby przeczytać to w internecie, bo to jest takie dobre. Tak. Naprawdę, jeżeli... ja... Aha. To jest całego serca mnie no, pochłonęła seria. Jeżeli lubicie walki psychologiczne, no to ten tytuł jest dla was. Bierzcie z czystym sercem i tyle. To prawda, Waneko chyba wyrzuciło wszystkie skalnacje polskie, ale po angielsku sobie dacie radę. No dokładnie. Ciężko to jest, w sumie język jest dość ciężki jak na dzieciaki. Jest ciężka, bo ja czytałem po angielsku i tam trochę mi zeszło. Ale nie zmienia to faktu, że naprawdę ciśnie skanacje pewnie są te polskie nawet. Ale warto kupić, naprawdę. Naprawdę, to jest świetny tytuł, naprawdę. Tak jak Magi, Bakumana, Boku no Hero, tak samo The Promised Neverland. Ja uważam, że ja troszeczkę wyżej stawiam Promised Neverland między tymi seriami. Chociaż tamte uwielbiam. Ja jestem fanem shonenów po stokroć i będę wszystkie kochał do końca życia pewnie. Będę dzieckiem w środku zawsze. Tak, w wypadku Promised Neverland jest właśnie ten motyw z dziećmi, plus jest naprawdę głęboki tytuł pod względem fabularnym i tych właśnie walk psychologicznych, które są wow. Także polecamy was jeszcze. Świetne. Świetne. No i dobra, to by było dzisiaj na tyle. Dzięki za uwagę. Tak. Tak, ja się tak jaram, naprawdę. Jeszcze ten motyw, jak oni pokazali, wydajemy to, ja tak waaa! To prawie jak na Natsu. Myślę, że jak będę z Natsu, będę tak samo się cieszył. Nie, na Natsu to po prostu mnie powali na kolana. Ale ja, na ja się cały boję, czas czekam. Ja na się boję, że Waneko wyskoczy z tym niedługo. Na JPF. Czekaj, Waneko teraz gdzieś będzie na dniach chyba. Dzisiaj będzie ogłaszało. No. Z tego. Dobrze. No, nie, ale powiedzieli, że tytuły krótkie. Mniej niż 10 tomów. A, to szkoda. No, także... jakby rzucili z tym na Natsu, to... to po prostu bankructwo. Dokładnie. Dobre. Bo jednak... Świetne, świetne, ja tak. Się jaram. Nie widzicie do końca, ale wiecie, ale ja jest. Się jaram. Strasznie. Dobra. Okay. Także no, dzięki wielkie za ten... Dokładnie. Ale zrozumcie, to dopiero wychodzi. Dopiero jeden tom? No nie, pierwszy tom tak, ale to jest... Kurde, to ma to 5 tomów ma wszystkiego na chwilę obecną. No, to jest malusio, to jest... Wow, naprawdę, Waneko, zaskoczyliście mnie najbardziej do tej pory. Nawet bardziej niż tym Akademią, czy tak? Czymś tam innym. Bardziej mnie zaskoczyli. Dobra, okay, dzięki wielkie. Jeszcze raz dzięki, trzymajcie się. Na razie, do kolejnego razu. Hej, hej. A to będzie u Kugarda. Hej, hej.